Witamy Państwa, zapraszamy na półfinał Pucharu Włoch. Spotkanie komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed tym meczem wiele było różnych spekulacji, ale jak to zwykle bywa, wszystko zweryfikuje boisko. Gdy rozpoczyna się mecz, wszelkie spekulacje tracą na znaczeniu. Liczy się tylko forma w danym momencie. Milan i Rome łączy kilka wielkich i znanych nazwisk. Zarówno dla Rossonerich, jak i dla Giallo Rossi grało paru świetnych piłkarzy. Wystarczy tu wspomnieć takie nazwiska jak Carlo Ancelotti, Bojan Krkić czy Karim El Shaarawy. Stadio Olimpico, którego budowa zaczęła się już w 1928 roku, pierwotnie nosił nazwę Stadio dei Cipressi. Po remoncie w 1953 roku przemianowano go na Stadio dei Centomila, bo mógł pomieścić 100 tysięcy osób. W 1987 roku rozpoczęto zakrojony na szeroką skalę remont. W jego rezultacie stadion został właściwie całkowicie wyburzony i postawiony od nowa. Patrząc na skład, myślę, że będą chcieli tutaj narzucić wysokie tempo i nie pozwolą rywalom na swobodne rozgrywanie piłki. Na pewno spróbują. Pamiętajmy jednak, że takie agresywne krycie nie gwarantuje zwycięstwa. Spod pressingu da się wyjść, a wtedy zaczynają się problemy. No i zostaje jeszcze kwestia przygotowania kondycyjnego, bo takie tempo jest trudne do utrzymania. Na pewno spodziewam się krótkich przestojów w grze. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Trener postawił na 4-3-3 z typowymi skrzydłowymi, co zwiastuje raczej ofensywne nastawienie. No tak, to taka mała wariacja na temat holenderskiego futbolu totalnego, która po dziś dzień okazuje się skuteczna. Nie każdy może w nią grać, bo wymaga specyficznych warunków, na przykład bardzo dobrych technicznie obrońców. Jedną z największych gwiazd Milanu był Paolo Maldini, związany z klubem przez rekordowe 31 lat. 24 lata występował w drużynie seniorskiej, rozgrywając w barwach swojego klubu 647 spotkań w lidze i ponad 900 łącznie we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich 33 bramki, co jak na obrońcę jest niezłym wynikiem. Nikt nie rozegrał w najwyższej lidze włoskiej więcej spotkań niż Maldini. Roma szuka swojej szansy na zdobycie bramki. Calhanoglu. Jajić. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Karsdorp. Roma rozpocznie grę od linii bocznej. Przy piłce Robben. De Frel. N'Golo. Out dla Romy. Trotman. Piłka w pole karne są. Dobrze piąstkuje, daleko, do przodu. Nieczysto wślizgiem. No, na początku meczu widać, że nie jest jeszcze dobrze wprowadzony do gry. Będzie rzut wolny. Rodriguez. Rabiot. Rodriguez. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Kevin Strootman. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Dobra wymiana podań. Milan w ataku, może być groźny. Jajić. No, będzie gol! Udanie zablokowali ten strzał. No i rzut rożny dla AC Milan. Suso centruje z rożnego. Ładnie wyłapał tę piłkę po zagraniu głową. Nie ma gola. To było naprawdę trudne uderzenie. Bramkarz stanął na wysokości zadania. Strootman. No, już blisko pole karne. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? Ach,
jaka szkoda! Wydawało się, że to jest pewny gol. A jednak się nie udało. Ładne, plasowane uderzenie, ale zamiast do bramki piłka odbiła się poza boisko. Rodriguez. Rodriguez. Jajcz. No, może być groźnie. Trochę się zbliżył do pola karnego. Ma trochę miejsca na strzał. Wspaniała gra w obronie, odebrał mu piłkę. Ładnie, prostopadle zagrał na Ingolan. Nie zepsuj tego! Niskie dośrodkowanie w pole karne. Rabiot. Thiago Silva. Kevin Strootman. Na Ingolą. Strootman. Sędzia pokazuje, że faulował zawodnik AC Milan. Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. Na powtórce widzimy wyraźnie, że był tutaj faul. Prawie przeniósłby tę piłkę nad murem, ale dobrze wyskoczyli zawodnicy. Jest szansa na kontratak. Robben. Okazja do dośrodkowania. Nainggolan przed szansą. Aj, nie ma bramki. Nie strzelił w doskonałej sytuacji. Powinno być 1-0. Popisowo zmarnowana szansa, by objąć prowadzenie. Miejmy nadzieję, że dla obu stron będzie to impuls do ataku. Rodriguez. Jajcz. Milan szuka swojej szansy. Jajcz! Bramkarz dziękuję mu za tę interwencję. Kevin Strootman. De Frel. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Kolarow. Blisko już do bramki. Pokonuje z piłką kolejne metry. No brawo, świetne wyjście z wodem. Strzela! No, bardzo ładnie przeciął to podanie. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, kto przejmie tę piłkę? Rabiot dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. I teraz... De Frel. Groźnie, ale zdążyli na czas. Suso. Blisko pole karne, może strzelać. Może stąd strzelać! Akcja skrzydłem. Strootman. Robben. Robben na skrzydle ruszył do przodu, widzi więcej niż inni. Dośrodkowanie na... Nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Rabiot. Suso.
No, może być groźnie. Rabiot! Nie ma gola! Poprzeczka! Piłka nadal w grze! Milan rozegra stały fragment gry. Rzut rożny. Suso centruje z rożnego. Nic z tego nie wyszło. Trzeba spróbować inaczej. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Sędzia zakończył pierwszą połowę. Przed nami jeszcze druga połowa dzisiejszego spotkania i mecz rewanżowy. Na razie oba zespoły grają dość ostrożnie. Tak, widać to wyraźnie. Na tak wczesnym etapie wolą się nie odsłaniać, nie wykładają wszystkich kart na stół. Dobra, pierwsza połowa tego półfinału Pucharu Włoch. Teraz gra wznowiona po przerwie. Dobra gra, ale czy zmęczenie nie wytrze swego piętna na tej grze? Sądzę, że doczekamy się wyjścia rezerwowych. No, nie mogą się przebić. Mauri. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Mauri. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Precyzyjnie. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Ojej, nie ma bramki, poprzeczka, a piłka nadal w grze. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Może uderzać na bramkę. Mamy spalonego. Trener zmienia Ariena Robena. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Niecelnie i wciąż remis. Trener niezbyt zadowolony. Szybko przekazuje uwagi. Szkoda tej straconej szansy objęcia prowadzenia. Muszą bardziej przycisnąć. Manolas. Rabiot. Jaić. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Santimina. Tak, gol! Pierwsza bramka. Teraz już powinno być łatwiej. Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. Z takiej odległości nie da się skudłować. To był gwarantowany gol. Napastnik przyłapał bramkarza, kiedy ten przeniósł ciężar ciała na pięty i nie miał szansy zareagować. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Strootman. Karsdorp. Kevin Strootman. Dobra pozycja do oddania strzału. Suso. Lijajić. Złe przyjęcie i strata piłki. Nainggolan.
Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Już blisko pola karnego. N'Golo. Ma wsparcie. Jak to rozegra? Jest szansa na kontratak. Ljajić. Prostopadłe pod... Może stąd strzelać! Ach, szkoda. Nie trafił dobrze. Będzie wznawiał bramkarz. Nie poradził sobie z presją. Podjął nie najlepszą decyzję. No i cóż, teraz pewnie sobie pluje w brodę. Chociaż był blisko. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Rabiot. Mauri. Ljajić. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. N'Golan przed szansą. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Rzut rożnego w pole karne. Musi teraz wyjaśnić. Uderzenie. Czy to będzie? Tak jest! Rzut karny. Bez wątpienia był faul w polu karnym. Sędzia wskazuje na 11 metr. Na dodatek to było brutalne wejście, za które zawodnik powinien dostać żółtą kartkę. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślizg. Bezbłędnie! Pewne, zdecydowane i co najważniejsze, skuteczne wykonanie rzutu karnego. Strzelec dokładnie wiedział, co chce zrobić, nie zmienił decyzji i zrealizował plan w 100%. Jest 1-1, remis. Çalhanoğlu. Mauri. Milan szuka swojej szansy. Jest okazja do strzału. Wspaniała gra w obronie, odebrał mu piłkę. N'Golo. No, może być groźnie. Strootman. Arias. Ljajić. Rabiot. Dobrze przesuwa się z piłką. Jest groźnie, może strzelać. Sędzia pokazuje rożny dla Milanu. Suso centruje. Musacchio! Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Ljajić. Stracili, ale odzyskali piłkę. Roma przy piłce. Wciąż mamy remis w tym spotkaniu. Rabiot. No, z tego miejsca można strzelać. Piłka wybita z pola karnego. Thiago Silva.
Idealny przechwyt. Na połowie rywala już ruszają z kontrą. Milan wznowi z autu. Dobre, dalekie wybicie. Ostatnie 3 minuty do zakończenia drugiej połowy meczu. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Rabiot. Milan w ataku, może być groźnie. Jajić! Rzut wolny, zobaczymy, czy uda im się go wykorzystać. Przybliżyli się obrońcy w murze, a sędzia nie reaguje, nie ma nawet żółtej kartki. Jest szansa na korzystny wynik, ale jeden warunek. Muszą wykorzystać ten rzut rożny. Czasu do końca niewiele. Suso centruje z rożnego. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Calhanoglu. Rabiot! Golą. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Gwizdek sędziego, faul i będzie rzut wolny. Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. Zupełnie nieudany ślizg, niebezpieczne to było. No już blisko pole karne. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? No, może być groźnie. Rabiot! Szkoda, nie udało się opanować piłki. Precyzyjnie. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Santimina. Nainggolan przed szansą. Bezbłędnie.
We'll be right back.